wygrywał Mistrzostwo Świata w roku 79 i 80, tak? I przyjedzie w czwartek do Gorzowa po to, żeby się z nami spotkać, bo ma pewne propozycje i pomysły związane z polskimi wyścigami motocyklowymi na lodzie. A powiedz mi... Będzie w Gorzowie. A powiedz mi, w którym roku był finał indywidualnych Mistrzostw Świata na lodzie w Moskwie? To ten słynny, w 84. W 84. Wygrany przez Erika... Stenlunda. Tak jest. Będzie w... Chce nam pomóc. To bardzo miłe, to bardzo sympatyczny człowiek. Mieszka obecnie w Niemczech, a tu jego bratanek, no całkiem zadomowił się w Anglii od początku sezonu. Leicester postawiło na Rosjan, bo to nowy klub, który po wielu latach wrócił do Ligi Brytyjskiej. Nowy ośrodek żużla, znaczy nowy stary, po ponad 20 latach przerwy powrócił klub z Leicester i ściga się w lidze i tam dwójka Rosjan w tej drużynie, właśnie Darkin i Bondarenko, dlatego oni mieli tych problemów z wizami. Obsada trzeciego wyścigu. Ilja Bondarenko, tor pierwszy, kask czerwony, pole drugie. Janusz Kołodziej w kasku białym, pole trzecie Czechów, Łukasz Dryml i z zewnętrznego teraz pola w kasku niebieskim Tai Uffinden. A Uffinden, ale na łokcie tam poszedł ostro, no i leży Uffinden. Na szczęście nie groźnie, znacznie groźniej wyglądał upadek Łukasza Drymla, który poobijany, który dwa tygodnie temu zaliczył poważną kraksę w Pilźnie, ma pękniętą łopatkę po bardzo ponaciągane wszystkie ścięgna, mięśnie w tym rejonie prawego barku. Prawa łopatka. Chyba nawet odpuścił eliminację Grand Prix z tego, tak, co prawda. Tak, nie startował w półfinale, chociaż nie mówi się na to półfinał, a przecież te półfinały są trzy, więc to się powinno generalnie jakoś chyba inaczej nazywać. To jest kolejna luka, mamy o czym myśleć. No, może wymyślimy jakąś nazwę, ale nie wygląda to dobrze, bo zawodnik leży na torze w tym momencie. Wracam do tych robót ziemnych. No, zapowiadałem tutaj, że będzie korida, bo naprawdę, widzą Państwo, tor jest bardzo przyczepny, szczególnie przy bandzie. Z takiej opresji Tomasz Golow wyszedł ostatnio na turnieju Grand Prix. Ależ wielki pech tutaj Łukasza Drymla, no bo wydawało się, że już wyjedzie z tego cało na motocyklu. No, ale kusił od samego początku z tym łokciem. Ale właśnie, tutaj zsiadł z motocykla w taki sposób tajski, że wyrzuciło tę maszynę, wykluczony jest Brytyjczyk. Słuszna decyzja. No tak, ale teraz pytanie, co będzie... Jest szansa nadrobić punkty. Janusz Kołodziej pojechał bardzo dobrze, jest szansa nadrobić stratę do Brytyjczyków. No właśnie, co pokazuje nam Tai Uffinden? Ślady opony na swoim lewym przedramieniu. No i pyta tymi gestami, dlaczego to ja jestem wykluczony. Cóż, taka decyzja Christela Gardela, sędziującego dzisiejszy turniej. No Łukasz Dryml wstał. Pozdrawia tą prawą kontuzjowaną ręką publiczność, ale już... Lewa unieruchomiona na razie. Jest Milan Spinka, menadżer reprezentacji. Kolejna legenda. Żywa legenda Speedwaya i klasycznego, i lodowego. Mistrz świata na lodzie, przypominam. No, Czesi zorganizowali dosyć ciekawą drużynę z dużymi nadziejami. Jak dowiedzieli się, że Rosjanie niekompletną drużynę wystawią do tego turnieju, no przebąkiwali po cichutku. Oni są zazwyczaj skromni, że walczą o wyjazd do Gorzowa. Zobaczymy, jak ta walka będzie wyglądać. Na razie sytuacja bardzo ciekawa. Cisza na stadionie. Tak, powiedział przed zawodami Aleš Drymla, więc kapitan ekipy naszych południowych sąsiadów, no że skoro nie w pełnym zestawieniu przyjechali tutaj Rosjanie, no nie wiem dlaczego, jeszcze być może kolejne ujęcia obejrzymy. Nie wiem tak naprawdę dlaczego Tajski tutaj wyrażał jakiekolwiek wątpliwości. No tutaj mógł być trącony w łokieć przez przednie koło motocykla Drymla. Zgadza się, no, Paweł. To nie są szachy. No to jest... No, ciekawe ujęcie. To jest zapis dramatu tych młodych, sympatycznych, ambitnych ludzi. Akurat wiemy, że prawdopodobnie nic poważnego nikomu się nie stało. A, tutaj była. Tutaj już w tym momencie mamy ten pobrudzony... Tak.
biały rękaw, ale tak naprawdę wydaje mi się, iż to potarcie kołem, przednim kołem motocykla Łukasza Drymla nastąpiło w momencie, kiedy Tajski był już w stanie lewitacji, już tak i jest. Tak z tego by nie wyjechał siedząc na motocyklu. Zgadzam się z tobą i tutaj mamy taką sytuację, gdzie jawi się kolejna jakby, no może nie luka, ale jakby niedociągnięcie organizacyjne Pucharu Świata. Otóż, gdyby ci zawodnicy nie byliby zdolni do jazdy w kolejnych wyścigach, dlaczego nie ma rezerwowych w drużynie? Long way to go tonight, but a great start from the boys. Yeah, it's a long way to go, but yeah, looks promising. Hopefully we can just keep the momentum going. Got a lot of people supporting the team as well. Yeah, it's nice to see, and I always said it before that, you know, there are six men tonight, and the more they get behind us, the better we do. Get back to the team, thanks. Cheers, Steve. Szybka rozmowa z popularnym Middle, z Neilem Middleteachem, a więc człowiekiem, który powrócił po 3 latach przerwy na stołek, na stanowisko menadżera reprezentacji brytyjskiej, no i utrzymuje tutaj, przedstawił nam tutaj wersję zdarzeń Tajskiego i całej ekipy brytyjskiej. No chcieliby po prostu powtórki we czterech. No to też myślę, że byłoby do zaakceptowania. Wspominał o tej jedności całej drużyny brytyjskiej. Tam w parkingu był Gary Havelock, czyli ich mistrz świata. Jest Phil Morris, który pomaga Neilowi w prowadzeniu reprezentacji. Dosyć są zorganizowani jak zwykle Brytyjczycy. No i z dużymi nadziejami. Decyzja sędziego uważam no, słuszna i taką podjął decyzję i trzeba ją zaakceptować, trzeba jechać dalej. A mówię, wracam do tej uważam niedociągnięć regulaminowych. Uważam, że w drużynowych mistrzostwach świata drużyna jednak powinna mieć tak jak w lidze jakąś możliwość rezerwy, zawodnika rezerwowego i będę się przy tym upierał. Na razie takiej możliwości nie ma. Możemy mieć, Paweł, tego chociażby przykład za kilka minut, no bo jeśli odnowiła się kontuzja Łukaszowi Drymlowi, tak. Co zrobią Czesi wtedy? I on nie będzie w stanie rywalizować albo skutecznie rywalizować i zacznie nam tu przywozić seryjnie zera, no to w tym momencie Czesi nie mają tutaj możliwości manewru w pierwszym wyścigu, w niezawinionej przez niego sytuacji kontuzja. No i tak naprawdę ich potencjalna szansa wyrwania awansu do barażu Rosjanom może ulecieć z dymem. Może ulecieć, no i trzeba, no, to taki apel można by pomyśleć, żeby jednak było tych 5 zawodników w drużynie, ale dlaczego nie może być 6 rezerwowy, który na jakichś określonych zasadach mógłby brać udział w rywalizacji. Pamiętasz, był 2-3 lata temu, był rezerwowy. Był w Reading jeszcze, jak Polacy przegrali w Reading Puchar Świata, chyba wtedy jeszcze była rezerwa. Zdaje się później, to było w roku 2009, kiedy no właśnie, nieokreślone były te reguły i Grzesiek Walasek, który przywiózł 2-0 w Lesznie w finale, później doznał tajemniczej kontuzji. W papierach zostało zapisane injured, czyli kontuzjowany. Powtórka wyścigu trzeciego. Ilia Bondarenko, Janusz Kołodziej i Łukasz Dryml. W jakiej formie jest Łukasz, aby tylko znowu się nie przewrócił? Janusz Kołodziej, to jest najważniejsza informacja na tę chwilę na prowadzeniu. Łukasz Dryml jedzie drugi, na razie trzyma gaz. On mówił mi przed zawodami o tym, że kiedy już założy kevlar, kiedy już się troszeczkę rozgrzeje, kiedy już grzeją motocykle, on zapomina o tym bólu, on zapomina, bo adrenalina wtedy zaczyna rosnąć. Mówił, że ta pęknięta łopatka boli go przed zawodami i na pewno będzie go bardzo bolała dzisiaj po zawodach. Natomiast w trakcie wyścigów on da radę. No i widzimy teraz, Łukasz Dryml wiezie pierwsze punkty dla Czechów. Będą to 2 oczka, ponieważ Ilia Bondarenko traci już w tej chwili sporo. Jest to, no za chwilę będzie to prawie pół okrążenia. Janusz Kołodziej świetnie, dynamicznie jadący w tym wyścigu. Jest już na mecie, a więc mamy pierwszą trójkę dzisiejszego wieczora. 2 oczka, Łukasz Dryml i ambitnie goniący Ilia Bondarenko przywozi 1 punkt dla Rosjan. Zmienia się tutaj sytuacja, Rosjanie mają 5, Polska 6, Brytyjczycy 5. Pozbawieni swojego reprezentanta w tym wyścigu 5. Polacy wychodzą na prowadzenie i oby tak było do samego końca. Polskie flagi i wiwaty naszych kibiców. Pięknie pojechał Janusz i oby tak było dalej. Dobry początek tego zawodnika. To nas cieszy, bo mówiło się różnie o formie Janusza. Oceny były skrajne. Nawet słyszałem głosy, że nie powinien tu startować, że powinni startować inni zawodnicy.
dobrze się stało, że jest Janusz i mam nadzieję, że nadal tak będzie jeździł skutecznie. Tym bardziej, że on jest na tego typu torach naprawdę objeżdżony. On tutaj spędził troszeczkę czasu na wyspach. Pamiętam w Reading jego debiut. Nawet miałem przyjemność być na tym meczu, kiedy zadebiutował w drużynie Reading. Pokazał się wtedy ze świetnej strony i myślę, że dla Janusza takie tory nie są żadną zagadką. Tak jest, widzimy wspaniały balans na motocyklu. Przypomniał sobie podczas dzisiejszego treningu południowego, jak tutaj trzeba układać ciało na motocyklu. Zmiany.